Dziś 17. rocznica zamachów z 11 września, stąd postanowiłem dla Was przygotować taką bazę wiedzy dotyczącą World Trade Center. Najważniejsze wydarzenia oraz najważniejsze fakty i oczywiście wszystko skupiające się wokół wcześniej wspomnianych zamachów. Punkty są w kolejności chronologicznej. Tak jak wcześniej wspomniałem, będzie to baza wiedzy. Jeśli chcecie uzyskać jakieś szczegółowe informacje, to polecam przejrzeć kanał Światowa Historia, gdyż tam wielokrotnie poruszałem temat zarówno wojny na Bliskim Wschodzie, jak i zamachów na WTC. Powstanie wieżowców. 20 września 1962 roku zarząd portu ogłosił wybór Minoru Yamasaki na głównego architekta oraz dwóch architektów współpracujących. Yamasaki opracował plan włączenia bliźniaczych wież do całego kompleksu. Pierwotny plan przewidywał, że wieże mają 80 pięter, lecz aby spełnić wymagania inwestorów, decyzja padła na 110 pięter. W marcu 1965 roku zarząd portu rozpoczął nabywanie nieruchomości na terenie World Trade Center. Plany budowy całego kompleksu były kontrowersyjne. Witryna World Trade Center była siedzibą firmy Radio Row, w którym mieściły się różne firmy, zarówno mniejsze, jak i większe, oraz prywatne mieszkania. Dodatkowo twierdzono, że owe dwie wieże zniszczą krajobraz Nowego Jorku. Mówiono o nich dwie puszki. W typowy dzień roboczy 50 tysięcy osób pracowało przy budowie, a kolejne 200 tysięcy przybywało jako goście. Otwarcie nastąpiło 4 kwietnia 1973 roku. Pierwszy problem pojawił się już 2 lata po otwarciu. 13 lutego 1975 roku na 11 piętrze wieży północnej wybuchł pożar. Ogień rozprzestrzenił się przez wieżę, podpalając izolację kabli telefonicznych w szybach użytkowych, które biegły pionowo między piętrami. Większość zniszczeń została skoncentrowana na 11 piętrze, gdzie znajdowały się szafy z papierem. Oprócz szkód spowodowanych przez ogień na piętrach od 9 do 14, woda z gaszenia uszkodziła kilka innych pięter. W tym czasie World Trade Center nie posiadało systemów przeciwpożarowych. Dalej są inne wydarzenia, dokładniej 3, które zasługują na szczególną uwagę. Na początku 1981 roku samolot pasażerski Airlines Argentinas został odepchnięty przez kontrolerów ruchu lotniczego po sygnałach radarowych, które wskazywały, że był on na kursie kolizyjnym z wieżą północną. Samolot leciał na znacznie niższej wysokości niż zalecały przepisy, podczas gdy zaplanowano lądowanie na pobliskim lotnisku Kennedy International Airport. Dwa lata później ratownik Don Godwin wspiął się na zewnątrz wieży północnej, aby udowodnić, że w przypadku jakiegokolwiek zdarzenia nie ma szans pomocy dla uwięzionych wewnątrz ludzi. W 1995 roku na wieży południowej zorganizowano Mistrzostwa Świata gry w szachy. Tutaj zaczynamy czarną historię World Trade Center. Do pierwszego zamachu doszło 26 lutego 1993 roku. Pod północną wieżą eksplodowała ciężarówka wypełniona kilogramami materiałów wybuchowych. Zginęło 6 osób, a ponad 1000 odniosło obrażenia. Bomba eksplodowała około godziny 12:18 czasu lokalnego. Zamachowcy planowali, aby eksplozja rozerwała podziemną konstrukcję nośną wież i spowodowała zawalenie budynków. Wieże jak olbrzymie kolumny wessały dym do góry szybami wentylacyjnymi. Pracowników wyższych pięter ewakuowano z powodu zanieczyszczenia powietrza. Atak znacznie zaostrzył przepisy dotyczące bezpieczeństwa. W wieżach World Trade Center wprowadzono sztab kryzysowy, specjalny oddział wyposażony w szkolone psy mające rozpoznawać obecność ładunków wybuchowych. Zainstalowano także dodatkowe gaśnice oraz nowoczesne czujniki dymu wraz z alarmem. Sprawcą owego zamachu był Ramzi Józef, jeden z największych bojowników Al-Kaidy. Już rok później dokonał w Japonii zamachu bombowego na samolot, w którym zginęła 1 osoba. Samolot na szczęście zdołał awaryjnie wylądować. Jak widzicie, WTC były celem Al-Kaidy nie od 2001 roku, lecz już dużo wcześniej. Po nieudanej operacji z 1993 roku terroryści zrozumieli, że aby zszokować Amerykę, potrzeba czegoś więcej.
Mniej znany akcent historii WTC, ale bardzo istotny. W wieżowcach mieścił się oddział Bank of America. 14 stycznia 1998 roku około godziny 8.30 do budynku dotarła furgonetka wypełniona pieniędzmi. Rabusie zaatakowali pracowników, w 15 minut ich obezwładnili, zagarnęli torby z pieniędzmi i opuścili budynek. W sumie skradziono 1,5 miliona dolarów w gotówce. Dwa dni później wszyscy czterej przestępcy byli aresztowani przez FBI. Ich wytropienie nie było problematyczne, gdyż większość z nich okazała się pracownikami WTC. I tak wchodzimy w temat 11 września. Kto dokonał zamachów i jak je planowano? Oczywiście przywódcą całego planu było sama Bin Laden, jednakże grupą zamachowców na miejscu dowodzi Muhammad Atta, nazywany przez towarzyszy Amir, czyli dowódca. Atta urodził się w Egipcie. W Kairze ukończył studia architektoniczne w latach 1992-1999. W Hamburgu studiował urbanistykę. Współlokatorami Atty byli Ramzi Banlashib i Said Baji. Banlashib uważany jest za jedną z kluczowych osób, które przygotowywały zamach. Był przewidziany jako pilot czwartego uprowadzonego samolotu. Pomimo kilkakrotnych prób, jego wniosek o wizę do USA został odrzucony. We wrześniu 2002 roku Banlashib został aresztowany w Pakistanie i przewieziony do amerykańskiego obozu jenieckiego na terenie bazy w Guantanamo na Kubie. Drugi współlokator był prawdopodobnie odpowiedzialny za logistykę. W skład grupy hamburskiej wchodzili też m.in. Marwan al-Shehhi i Zayd Jarrah. Al-Shehhi pilotował drugi samolot, Zayd Jarrah siedział z kolei za sterami samolotu, który najprawdopodobniej miał uderzyć w Biały Dom lub Kapitol. W listopadzie 1999 roku Bin Laden wydał rozkaz przeprowadzenia ataków terrorystycznych. Z tego względu zamachowcy zostali skierowani do Niemiec, gdzie rozpoczęli naukę pilotażu. Grupa Atty znana była niemieckim służbom specjalnym jeszcze przed zamachami z 11 września. Policja podsłuchiwała nawet rozmowy członków grupy. Federalny Urząd Kryminalny chciał wszcząć śledztwo, ale nie zgodziła się na to prokuratura generalna. Tutaj widzimy, jak zmieniła się Ameryka po 11 września. Wszyscy sprawcy otrzymali wizy do Stanów. Dziś nawet najmniejsze podejrzenie by ich dyskwalifikowało. Czemu do tego wszystkiego doszło? Wojna na linii Al-Kaida USA trwała już wcześniej. Terroryści zarzucali Ameryce wspieranie Izraela w wojnie izraelsko-arabskiej oraz wsparcie Indii oraz Filipin, przy tym poparcie ataków na muzułmanów w Somalii oraz obecność wojsk amerykańskich w Arabii Saudyjskiej. I to właśnie wycofania się z tego regionu zażądał Osama Bin Laden. Szczegółowo tło ataku na WTC omawiałem już kiedyś na kanale Światowa Historia, także zapraszam. Wczesnym rankiem 11 września 2001 roku 19 porywaczy przejęło kontrolę nad czterema komercyjnymi liniami lotniczymi. O wszystkich 19 porywaczach opowiadam na kanale Światowa Historia. W celu porwania wybrano duże samoloty z długimi lotami, ponieważ były one silnie zasilane. O 8.46 pięciu porywaczy rozbiło American Airlines Flight 11 o północną fasadę wieży północnej World Trade Center. O 9.03 kolejnych pięciu porywaczy rozbiło lot United Airlines Flight 175 o południową fasadę wieży południowej. Pięciu porywaczy poleciało lotem American Airlines numer 77 do Pentagonu. O godzinie 9.37 rano doszło do wybuchu. Czwarty lot linii United Airlines numer 93 rozbił się w Pensylwanii na południowy wschód od Pittsburgha o godzinie 10.03, po tym jak pasażerowie walczyli z czterema porywaczami. Uważa się, że celem lotu 93 był Kapitol lub Biały Dom. Aby zrozumieć grozę tamtych wydarzeń, przedstawiam Wam nagrania rozmów, które przeprowadzono tego dnia na linii wieża kontrolna, kokpit samolotu. American 11, are you trying to call? Nobody move. Everything will be okay. If you try to make any move, you'll danger yourself and the airplane. Just stay quiet. Anybody know what that smoke is in Lower Manhattan? I'm sorry, say again? A lot of smoke in Lower Manhattan. A lot of smoke in Lower Manhattan? Out of the top of the World Trade Center building, a major fire. Yeah. I think an airplane just plowed into the city. They did. The World Trade Center hit the top. No, building. Another one. We just saw another one do it. Another one? Yeah. Holy cow, that's two. One just hit a few, an hour ago. Yeah, one just a moment ago. No shit.
United 93, that traffic for you is 1 o'clock, 12 miles eastbound, 370. Negative contact, we're looking, United 93. New type of war. That's what it is. Is there like a national terrorist day or something that we missed out on? Obviously, this is a day we won't forget for a long time. September 11th, 2001. Jak już wspominałem, szerzej te wydarzenia omawiałem na kanale Światowa Historia, więc tam was zapraszam. Tutaj nie będę powtarzać tego samego. Jakie były następstwa tych zdarzeń? Okres walk na Bliskim Wschodzie, które były odpowiedzią na atak na WTC, nazywamy wojną z terroryzmem. Jest to termin wprowadzony do polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych przez rząd George'a W. Busha. Termin ten używany jest na określenie prowadzonych przez USA oraz inne państwa działań mających na celu unieszkodliwienie międzynarodowych grup terrorystycznych oraz uniemożliwienie tzw. państwom zbójeckim wspierania ich. Jak dotąd najważniejsze akcje przeprowadzone w ramach wojny z terroryzmem to obalenie reżimu talibów w Afganistanie oraz inwazja na Irak. Do wojny z terroryzmem zaliczana jest też rozpoczęta w 2014 roku międzynarodowa interwencja przeciwko Państwu Islamskiemu. To, co pewnie wielu z was interesuje, to teorie spiskowe. Otóż trzeba śmiało powiedzieć, że są to po prostu bzdety. Ale przeczytałem trochę i owe teorie obalę teraz. Część osób głoszących tego rodzaju teorie uważa, że administracja rządu prezydenta Busha nie zrobiła wszystkiego, by zapobiec tym zamachom. Inni twierdzą wprost, że zamachy zostały zaplanowane i przeprowadzone przez służby wewnętrzne Stanów Zjednoczonych. Te teorie mówią, że Bush sam zaatakował WTC po to, żeby wkroczyć na Bliski Wschód i przejąć tamtejszą Europę. Dobra, szczegóły. Osoby domagające się ponownego śledztwa utrzymują, że żadna stalowa konstrukcja jeszcze nigdy nie zawaliła się na skutek pożaru. Według teorii spiskowej, Twin Towers i WTC zostały zniszczone przy użyciu kontrolowanych wybuchów. Budynek miał stalowe słupy zewnętrzne i stalowe stropy. Stropy zapewne nie wytrzymały jako pierwsze. Widzieliście maszt budynku, który jakby schował się do środka, a potem już ściany zewnętrzne nie mogły wytrzymać, ponieważ zaczął się problem stateczności, braku sztywnień i tak dalej. Było to zawalenie jakby do środka. Konstrukcja w pierwszej fazie była bardzo sprawna, mimo że budynek został uderzony wysoko. To nie przewrócił się. Dopiero po nagrzaniu konstrukcja po prostu wysiadła. Wszystko wpadało do środka i nastąpiła taka reakcja domino. Tak to wytłumaczył profesor Zbigniew Pawłowski z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. I według mnie jest to bardziej wiarygodne twierdzenie niż to, że Amerykanie sami wysadzili budynek. Wedle niektórych teorii spiskowych w zamachu nie zginął żaden Żyd. Ma to być dowodem na to, iż Żydzi wiedzieli o zamachu i zostali ostrzeżeni, bądź też nawet, że został on przez nich przygotowany. Nikt jednak z tych geniuszy nie wpadł na pomysł, że nie każdy Żyd ma obywatelstwo Izraela. W rzeczywistości w zamachu zginęło 400 Żydów. A czemu przejmowanie terenów Bliskiego Wschodu jest bez sensu? To wytłumaczył pułkownik Kaliciak, polski Rambo, który walczył m.in. w Karbali. Afganistan jest pozbawiony jakichkolwiek środków komunikacyjnych umożliwiających wydobycie ropy. Gdyby ta teoria była prawdziwa, dziś Amerykanie pompowaliby sobie ropę z tych terenów. A jak jest? Wojna w Afganistanie to niezła porażka sił Zachodu. Jakie jest dziedzictwo 11 września? Przede wszystkim te wszystkie procedury, które przechodzimy przed wejściem na pokład samolotu. Wcześniej tego nie było, a przynajmniej nikt tego tak nie pilnował. Na amerykańskich lotniskach ochroniarze przysypiali sobie przy swoich monitorach. Po popełnieniu serii błędów ludzie na świecie zobowiązali się nie popełnić ich drugi raz. Ponadto rządy światowe rozpoczęły inwazję na Bliski Wschód. I to naprawdę poważną, czyli zrobili to, co dziś powinni zrobić Europejczycy z państwem islamskim. To, co powiedziałem, to taka ogólna baza wiedzy na temat WTC. Wszystko, co trzeba wiedzieć. Jeśli chcecie znać szczegóły, to tak jak wspominałem, zapraszam was na kanał Światowa Historia. Tam przedstawiam wszystko naprawdę szczegółowo w wielu odcinkach.